Znów mnie przechytrzyłaś, wstrętna skrzynko. Zamknę cię, już mi nie będziesz sprawiać kłopotów. No, koniec z tymi głupimi sztuczkami. Wynoś się z mojego życia! Wynoś się jak najdalej! O nie! Przestań! Zaraz ci wszystko wytłumaczę! No tak, mogłem się domyślić, że pozbycie się tego pudła nie będzie takie proste. Ale jest sposób, żeby się ciebie pozbyć. Wcisnę cię jakiemuś nic nie podejrzewającemu bałwanowi, który będzie wystarczająco tępy, żeby... Jest tam kto? Halo! Hej, hej! Jesteś pewnie tym wielkim mędrcem, którego szukam. A ty kim jesteś? Ja jestem tylko skromnym czarownikiem i przyszedłem do ciebie po radę. O wielka wyrocznio, o mędrcze, o skarbnico najgłębszych myśli. Skończ już, czego chcesz? Znam pewne wstrętne małe stworzenia zwane smerfami. Od lat okropnie uprzykrzają mi życie. Chwytałem się już najróżniejszych sposobów, żeby pozbyć się z lasu tych małych niebieskich łotrów, ale nic z tego nie wyszło. Próbowałem już wszystkich sztuczek ze... Wszystkich sztuczek? Tak. Chcesz powiedzieć, że potrzebujesz sztuczek? No tak. Nieczystych zagrań. O tak, nieczystych zagrań. Tak jest, tak jest. No tak jest, tak jest. Przykro mi niestety, ja tylko udzielam rad. Ale dla ciebie zrobię wyjątek. Och, naprawdę? Mam to czarodziejskie pudełko sztuczek poniżej pasa. Gwarantuję, że wykona najbardziej paskudne zadanie. Biorę! Tak wartościowa rzecz drogo kosztuje. Ale ja mam niestety tylko jedną monetę. Sprzedane. A teraz idź już, jestem bardzo zajęty. Ach, pudło brzydkich sztuczek i to za jedną monetę! Nie mogę uwierzyć, że to prawda! Och, klakierku, te wstrętne smerfy są już skazane na zagładę! Och, jestem taki szczęśliwy, że chce mi się śmiać! Coś się pali! O, moje piękne pudło! Dawam cię! Muszę odzyskać moje pudło! Muszę! Ach, naturo nieposkromiona, czemu mnie tak mocno bijesz? Jeju, to nie natura cię uderzyła, ważniaku, zobacz. Jakie piękne, zobacz, co jest w środku. Hej, a może tam jest dużo ciastek? Albo ciężarków. Albo lusterek. Albo prezentów. A, jest zamknięte. Papa, Smurf na pewno je otworzy. Oczywiście. Tak, zabierzemy je do papy Smurfa. Ale będzie niespodzianka. Nie cierpię niespodzianek! Umiesz otworzyć pudło, papo Smurfie? Umiesz? Cierpliwości, moje Smurfy, cierpliwości! Pamiętajcie, to może być kolejna sztuczka Gargamela. Halo? Nic. Nie, moje Smurfy, nie pozwalam. To zbyt ryzykowne. Trzeba przyrządzić miksturę przejrzystości. Żeby zajrzeć do pudełka bez otwierania. Prawda, papo Smurfie? Tak, moje Smurfy, ale muszę zdobyć wyjątkowy składnik z głębokiego lasu. Wrócę jutro rano, a tymczasem niech żaden Smurf nie dotyka pudełka. Moim zdaniem to jest bardzo niebezpieczne. Tak, papo Smurfie. Do widzenia, papo Smurfie. Będziemy bardzo grzeczni, papo Smurfie.
Jeju, strasznie ciekawe, co jest w środku. A może sukienka? A może wielka niespodzianka? Pamiętajcie, co mówił papa Smurf. Ciekawość jest zabójcza dla Smurfa. Słuchaj, a nie będziesz żałować. Gdy zapobiegasz kłopotom, nie masz problemów. Ale najważniejsze, jak tylko ktoś dotknie pudełka, powiem papie Smurfowi. Ciągle myślę tylko o tym, co jest w tym pudle. Może szybciej zasnę, jeśli policzę torty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22, 23, 24, 25. 209, 210. Och, ależ to smerfne pudełko. 214. 565, 566. Och, gdybym tylko mógł otworzyć te księgi. Muszę się dowiedzieć, co jest w tym pudle. Ostatecznie jestem asystentem papy Smurfa. Hej, żądam, żebyście powiedzieli mi, co tu robicie. Najpierw ty powiedz, co tu robisz, ważniaku. Ja? Tak, no cóż, jestem asystentem papy Smurfa i mogę otworzyć pudło. O nie, nic z tego, ważniaku. Jestem najsilniejszy, więc to ja otworzę. Asiłku, grzeczny Smurf wie, że to ja powinnam pierwsza otworzyć. Gdybyście byli tak ciekawi jak ja, wiedzielibyście, że to ja powinienem być pierwszy. Cicho! Mam pomysł! Otwórzmy pudło razem! Tak! Hurra! Świetny! Myślisz, że jesteś takie mocny, co? Dalej, Smurfy, podważamy! Mocniej! 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 Zobaczcie! Otworzyło się! Otworzyło! Ja już dajcie zobaczyć! O! Jest puste. Nie cierpię pudła. Puste? A ja myślałem, głupie pudło. Wiedziałem, od samego początku wiedziałem. Niech tylko papa Smurf dowie się, że go nie posłuchaliście. Mam nadzieję, że będziecie mieli nauczkę. Gdybyście mnie posłuchali, nie mielibyście teraz kłopotów. Ale wy nie. Zawsze musicie zachowywać się jak dzieci. I tak nie chciałam żadnej nowej sukienki. Na pomoc! Na pomoc! To chyba smerfetka. Przestań, łaskoczysz mnie! Przestań, słyszysz? Nata, to ty, zgrywusie! Wiedziałam, że to ty! Przestań, smerfetko, to nie ja! Wszystko ci wytłumaczę! Przestań, smerfetko! O nie, myślisz, że jesteś tak mocny, co? Zaczekaj, to nie ja. Kto to zrobił? Bardzo śmieszne, lalusiu. Teraz się pośmiej. Dość tego. A masz. Co? To jest wojna! O, co tyle hałasu! Ja wam zaraz pokażę! To pudło musi być gdzieś w pobliżu, mój klakierku. Wiem. Co to? Smurfy? Słyszę smurfy! O, i widzę smurfy! Gargamel! Za nim, klakier! Gonimy go! Na pomoc! To Gargamel! Gargamel, na pomoc! Eureka! Znalazłem wioskę! To Gargamel! Tak łatwo się je łapie, że aż mi prawie głupio. Patrz! Patrz, klakierku! Są w różnych smakach! A co to? Moje cenne pudło! Ale gdzie są brzydkie sztuczki? Au! Udało się! Teraz mam już wszystko! Na. Chyba stało się coś złego. Halo? Nikogo nie ma. Nie ma też pudła. Gargamel! A więc to on się za tym kryje. Oby tylko nie było za późno.
Dzisiaj, klakierku, zjemy z klasą potrawkę a la Smurf. Klakier, nie baw się jedzeniem. Na Smurfa jeszcze zdążyłem. Aha, a teraz doprowadzimy nasz przysmak do wrzenia. Dzięki tym składnikom może uda mi się zmienić potrawkę Gargamela w miksturę przejrzystości. Papa Smurf... Kiedy dam znak, bądźcie gotowi do ucieczki. Ojej, stajemy się niewidzialni. Ach, świetnie. A teraz danie główne. Nie ma ich? Przecież to niemożliwe! Przed chwilą byli! A teraz... Nogi! Mój nos zniknął! Gdzie mój piękny nos? Och, nie mam go! Ach, nie widzę was, ale wiem, że tu jesteście i już mi nie uciekniecie! O nie! Zaraz, wszystko ci wytłumaczę. Wcale nie chciałem zamykać się w tym pudle. To był tylko przypadek. Wierzysz mi, prawda? Wierzysz? Ojej! Mam nadzieję, że dostaliście nauczkę. Och, tak, papo Smurfie, tak. Bardzo dobrze. I choć raz Gargamel też dostał porządną nauczkę. Przepraszam, żadnych sztuczek, obiecuję. Proszę, już więcej tego nie zrobię. Na pomoc! Nie, przestań!